Witam wszystkich w drugiej części serii Wyrwane z kontekstu, czyli jak świadkowie Jehowy czytają Biblię. Rozważymy dzisiaj również cztery fragmenty. Na początek list do Filipian, trzeci rozdział, 15 werset. W przekładzie Nowego Świata czytamy tak. Ilukolwiek więc jest nas dojrzałych, bądźmy tego samego nastawienia umysłu. A jeśli pod jakimś względem macie inne nastawienie umysłu, Bóg wam objawi powyższe nastawienie. I ten werset często był cytowany jako podkreślający potrzebę zachowywania jedności w organizacji. Ale w rzeczywistości jakie nastawienie umysłu świadczy o dojrzałości? Komentarz żydowski tutaj mówi, niech stale mają na uwadze. Biblia Tysiąclecia, tak to odczuwajmy, i Biblia Warszawsko-Praska, mamy w ten sposób myśleć. O jakie więc nastawienie chodzi, czy sposób myślenia? Warto tutaj przeczytać te wersety razem z kontekstem. Przeczytamy od wersetu 12. Nie jakobym już to otrzymał, albo już został doprowadzony do doskonałości, ale pędzę, by się przekonać, czy i ja zdołam pochwycić to, do czego również zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja jeszcze nie uważam, że to pochwyciłem, ale chodzi o jedno. Zapominając o tym, co za mną i sięgając po to, co przede mną, pędzę do celu po nagrodę Bożego powołania w górę za sprawą Chrystusa Jezusa. Ilukolwiek więc jest nas dojrzałych, bądźmy tego samego nastawienia umysłu. A jeśli pod jakimś względem macie inne nastawienie umysłu, Bóg wam objawi powyższe nastawienie. Widzimy zatem, że chodzi tutaj o powołanie, chodzi tutaj o nagrodę Bożego powołania w górę, która jest naszym celem, którą mamy dzięki Jezusowi Chrystusowi, i jako osoby dojrzałe powinniśmy mieć to samo, ten sam sposób myślenia, to samo nastawienie. Więc jakie nastawienie objawił tobie Bóg, drogi bracie? List do Kolosan, trzeci rozdział, werset 23, również cytowany z przekładu Nowego Świata, i fragment wersetu 24. Cokolwiek czynicie, pracujcie nad tym z całej duszy, jak dla Jehowy, a nie dla ludzi. Bo wiecie, że od Jehowy otrzymacie należną nagrodę dziedzictwa. I mimo, że w tekście greckim występuje to słowo kyrios, czyli Pan, i ponad 5000 manuskryptów greckich wszędzie zawierają słowo kyrios, nie ma w nich tetragramu, to jednak świadkowie na siłę użyli tam tetragramu. A co jest tutaj ciekawe, kontekst wskazuje, o jakiego, kto jest nazwany kyrios w tym właśnie fragmencie. Czytamy od wersetu 18 do 4 rozdziału 1 wersetu. Zobaczmy, o jakim Panu jest tu mowa wszędzie w kontekście. Według Biblii Warszawskiej. Żony, bądźcie uległe swoim mężom, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie swoich dzieci, aby nie upadały na duchu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Panowie, obchodźcie się z waszymi sługami sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. Nie trzeba chyba wielkiej teologii czy hermeneutyki, żeby wiedzieć, że w wersecie 23 i 24 słowo kyrios odnosi się do Pana Jezusa Chrystusa. Zresztą tak właśnie kończy się 24 werset. Hebrajczyków, rozdział 10, werset 23, w zasadzie do 25, też bardzo, bardzo, bardzo często
czytane słowa. Trzymajmy się mocno publicznego oznajmiania naszej nadziei, bez wahania, bo wierny jest ten, który obiecał. I zważajmy jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych uczynków, nie opuszczając naszych wspólnych zebrań, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem i to tym bardziej, gdy widzicie przybliżanie się dnia. Tutaj znowuż, gdyby odczytać te słowa z kontekstem, będziemy wiedzieli, o jaką nadzieję tutaj chodzi. Jaki był cel zebrań. Ale zwłaszcza ten 23 werset o tej nadziei, to jest bardzo ważne. Co to znaczy mocno, trzymać się mocno publicznego oznajmiania naszej nadziei. O jaką nadzieję chodzi, to teraz przeczytamy cały ten fragment. Według Biblii Warszawskiej. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogę nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy w nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy i to tym bardziej, im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Co zatem jest takie charakterystyczne? To, że ciało kierownicze Świadków Jehowy nie głosi tej jednej nadziei, nie wyznaje publicznie jednej nadziei, bo w zasadzie innym ludziom głosi już inną nadzieję. Tak jakby nie było tak, nie było to już prawdą, że jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, tak zostaliście powołani w jednej nadziei. Tak jak mówi Efezjan 4:4-5. Na tamten czas była to prawda, ale uważają, że teraz to już nie jest prawda. Zobaczmy, jak bardzo niebezpieczne jest to podejście do studiowania Pisma Świętego. Więc nie głoszą oni tej nadziei. Świadkowie Jehowy też nie mogą. Nie mogą powiedzieć, że jedyną prawdziwą nadzieją jest ta nadzieja niebiańska, bo za to zostaliby oczywiście wykluczeni. Więc trzymanie się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy, dotyczyło właśnie wstępu do świątyni, czy do miejsca świętego, czyli do nieba. To jest właśnie droga nowa i żywa, którą Jezus otworzył. A jak to jest z tymi zebraniami? Bo same zebrania też nie utwierdzają świadków w tej jednej nadziei. Przed nimi postawiono inną nadzieję. Mimo że Pismo nie daje jakby takich dyrektyw i nie można powiedzieć, że wtedy coś było prawdą, a dzisiaj już nie jest. Spożywanie Wieczerzy Pańskiej. Mnóstwo osób, o których czytałem i niektóre, z którymi rozmawiałem, a zdecydowały się spożywać Wieczerzę Pańską, to powodowały tylko jakby zgorszenie. Inni ludzie ludzkim jakby takim zwyczajem zaczęli ich osądzać, że jak on może spożywać chleb i wino, taki człowiek, przecież on nie ma tylu a tylu lat, nie jest jakimś starszym czy pionierem. I praktycznie nakaz Jezusa został nie tylko zlekceważony, ale wydaje się, że dla nich stanowił podstawę osądu tej osoby jako kogoś bardzo zuchwałego. Więc zebrania nie utwierdzają w nadziei niebiańskiej.
Ale co ciekawe, werset ten 25, mówiący o nieopuszczaniu wspólnych zebrań, on jest w taki karzący sposób był zawsze używany. Starsi przychodzili na wizytę, no to przeważnie to się wiązało z odczytaniem też tego wersetu, wzbudzało poczucie winy, ktoś parę razy nie był, no to trzeba mu przypomnieć, że nie wolno przecież opuszczać naszych wspólnych zebrań. I tak w Cesarstwie Rzymskim było około 60 milionów niewolników i praktycznie ci ludzie nie mieli żadnych praw, nie mogli się postawić. Proszę pan, mój panie, nie mam czasu dzisiaj pracować w polu, bo przecież po zachodzie słońca jest już zebranie. No i trzeba, żebym tam był, no bo przecież nie mogę opuszczać naszych wspólnych zebrań, jak to niektórzy mają w zwyczaju. Więc czy tak rozumiano wtedy ten werset? Komentarz żydowski mówi tutaj, nie zaniedbując spotykania się w naszych zgromadzeniach, więc chodzi tutaj jakby o pewne nastawienie, które ktoś miał do spotykania się z współchrześcijanami, że widocznie uważał, że to jest nieważne. Young Literal Translation tutaj mówi, żeby nie zaniechać albo żeby nie porzucać zgromadzania się wspólnego. Więc tutaj grecki też jakby słowo sugeruje takie kategoryczne porzucenie czy też lekceważenie. Ekkataleipo, takie dziwne greckie słowo, ale widzimy, można sobie w słowniku sprawdzić, że znaczy to porzucić czy opuścić przede wszystkim. Pozostawić w tarapatach, pozostawić takim jakby mizernym czy bez pomocy, ale znaczy też całkowicie opuszczony i całkowicie porzucony. Więc to znaczyło, że ktoś sobie dał spokój, uważa, że to jest niepotrzebne, że sam sobie poradzi, nie potrzebuje społeczności tak naprawdę żadnej. A zresztą nie było też tak, że apostołowie przygotowywali jednolity program dla wszystkich, że były te same pytania, te same z góry wyznaczone odpowiedzi. To wydaje się nawet śmieszne, żeby w takich kategoriach rozważać spotykanie się pierwszych chrześcijan, a jednak nikt nie widzi tutaj ze świadków żadnego problemu. Mamy jeszcze Hebrajczyków 12 rozdział, werset 5. Synu mój, nie bagatelizuj karcenia od Jehowy, ani nie ustawaj, gdy jesteś przez niego korygowany, bo kogo Jehowa miłuje, tego karci. Też słowa bardzo często cytowane, ale przeczytamy cały ten fragment od wersetu 4. Zmagając się z owym grzechem, jeszcze nie stawiliście oporu aż do krwi, lecz całkowicie zapomnieliście o usilnej zachęcie skierowanej do was jako synów. Synu mój, nie bagatelizuj karcenia od Jehowy, ani nie ustawaj, gdy jesteś przez niego korygowany. Bo kogo Jehowa miłuje, tego karci. Doprawdy smaga każdego, kogo przyjmuje za syna. To, co znosicie, służy karceniu. Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo jakiż to syn, którego ojciec nie karci? Jeżeli zaś jesteście bez karcenia, którego uczestnikami stali się wszyscy, to w rzeczywistości jesteście dziećmi z nieprawego łoża, a nie synami. Ponadto mieliśmy ojców o takim ciele jak nasze, którzy nas karcili, a odnosiliśmy się do nich z respektem. Czyż tym bardziej nie mamy się podporządkować ojcu naszego życia duchowego i żyć? Oni bowiem przez niewiele dni karcili nas zgodnie z tym, co im się wydawało dobre, on zaś czyni to dla naszego pożytku, abyśmy mogli mieć udział w jego świętości. Co prawda obecnie żadne karcenie nie wydaje się radosne, lecz zasmucające. Potem jednak tym, którzy zostali przez nie wyćwiczeni, rodzi pokojowy owoc, mianowicie prawość. Status świadków Jehowy, jak to wygląda? Nie są dziećmi bożymi, według zrozumienia strażnicy, dopiero być może w przyszłości, jeśli okażą się za 1000 lat po Armagedonie wierni, to Bóg uzna ich za swoje dzieci. Ale jeżeli nie uważamy się za dzieci Boże, to werset 8 mówi, że w rzeczywistości jesteśmy dziećmi z nieprawego łoża, a nie synami.
jeżeli nie uważamy się za dzieci, jeżeli Bóg nas nie traktuje jak dzieci. Nie mają też udziału w świętości. To też jest związane z byciem dzieckiem Bożym. Byśmy mogli mieć udział w Jego świętości, jest to związane też z życiem niebiańskim w przyszłości. Ale jeśli chodzi o samo karcenie, to świadkowie Jehowy należący do tak zwanej Wielkiej Rzeszy mają te same obowiązki, co pomazańcy, jakby, ale nie mają żadnych korzyści, którzy mają, jakie mają pomazańcy. Poza tym tutaj powiedziano, że ojciec karci swoje dzieci, czasami nawet surowo. Jak byś się czuł, gdyby twoje dziecko zostało skarcone przez obcego człowieka? Wróćmy jeszcze do czasów, kiedy kary cielesne były dopuszczalne. Że twój, jakiś tam człowiek zbił twoje dziecko, na przykład, bo coś zrobiło źle. No, wydawałoby się to takie bezprawne. I ten werset ósmy też o tym mówi, że jeżeli jesteście bez karcenia, którego uczestnikami stali się wszyscy, to w rzeczywistości jesteście dziećmi z nieprawego łoża, a nie synami. Albo Bóg obchodzi się z wami jak synami, bo jakiż to syn, którego ojciec nie karci. Jeżeli Bóg obchodzi się z nami jak z synami, to jesteśmy Jego synami. Jeżeli Bóg nie obchodzi się z nami jak z synami, nie karci nas, no to znaczy się, że nasz status nie jest przyszłych dzieci Bożych, ale jest jakby dzieci z nieprawego łoża. Więc tak to właśnie jest z tym karceniem, że dotyczy ono właśnie dzieci Bożych. Nie ludzi jako takich, ale jeżeli otrzymujesz karcenie od Boga, to znaczy, że jesteś Jego dzieckiem. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.